Czy należy bagatelizować uraz skrętny stawu skokowego? Jak leczyć staw skokowy? No, bagatelizować nie można. Nieleczone skręcenie stawu skokowego może prowadzić do przewlekłej niestabilności tego stawu, a także do takich przewlekłych dolegliwości bólowych. To znaczy, jeżeli nie wdrożymy odpowiednio wcześnie protokołu rehabilitacyjnego, jeżeli nie uruchomimy tego stawu w ortezie, to takie dolegliwości mogą wystąpić nawet po kilku miesiącach od urazu. Leczenie rehabilitacyjne, bo zawsze od takiego zaczynamy, jest skuteczne w 90 kilku procentach, także jest o co powalczyć. Wdraża się protokół rehabilitacyjny, ćwiczy się z fizjoterapeutą. Ta fizjoterapia i rehabilitacja polega na terapii manualnej, na ćwiczeniach, które mają na celu wzmocnienia mięśni, które będą stabilizowały staw skokowy, a unieruchomienie w ortezie spowoduje, że to więzadło w prawidłowy sposób się wygoi. Jeżeli pacjent ma dalej dolegliwości bólowe po okresie kilku miesięcy od skręcenia stawu skokowego, wtedy poszerza się diagnostykę, wykonuje się rezonans magnetyczny i szuka się też innych przyczyn bólu. Czasami może być to uszkodzenie chrząstki, czasami to może być impingement stawu skokowego, czyli konflikt tkanek miękkich z przednią częścią stawu skokowego, które będzie powodowało właśnie takie dolegliwości bólowe. W takich przypadkach już zaleca się leczenie operacyjne, wykonuje się małoinwazyjny zabieg, który polega na artroskopii i naprawieniu uszkodzonych struktur.